Dlaczego rozumiemy, że trzeba leczyć alkoholików, a nie rozumiemy, że trzeba leczyć narkomanów? Mamy setki tysięcy ludzi biorących narkotyki okazjonalnie. I polskie prawo co robi? Kryminalizuje tych ludzi. Młody człowiek, student, weźmie raz w życiu narkotyki i jeżeli będzie miał pecha, wpadnie w tryby sprawiedliwości i to będzie się ciągnęło do końca życia. A tych ludzi są setki tysięcy. I w stosunku do nich co trzeba robić? No, mówiąc górnolotnie, oświaty, tłumaczyć, a nie od razu karać. Nadszedł czas reformy polityki narkotykowej w Polsce. Poproś prezydenta o podpisanie nowej ustawy narkotykowej. Wyślij maila i dowiedz się więcej na stronie internetowej www.politykanarkotykowa.pl.